No i Shark TV, druga odsłona naszego live'a, czyli naszego nowego formatu skrojonego na miarę tych trudnych czasów. Oczywiście to nie zwalnia nas z tego, żeby dalej zapraszać prawdziwe tuzy świata sportu walki. Myślę, że potwierdziliśmy to w pierwszym odcinku, potwierdzimy na pewno w drugim, bo jak po grafice mogliście zobaczyć, mam dzisiaj do czynienia z mistrzem świata w kickboxingu, trenerem obecnie między innymi ze sztabu Janka Błachowicza. Oczywiście to jest tylko króciutki fragment jego biogramu, bo gdybym tak naprawdę miał wymieniać te wszystkie jego osiągnięcia i wszystkich zawodników, którzy przez jego ręce przeszli, to nie dość, że nie starczyłoby mi grafiki, ale nie starczyłoby mi też nawet tego live'a. Więc dość powiedzieć, że moim gościem jest Robert Złoty Złotkowski. Przenosimy się na wspólny ekran. Cześć Robert. Cześć, witam wszystkich. Hej. Robert, byłeś u nas w Szarku w marcu 2019 roku. No, od tego czasu zmieniło się na świecie absolutnie wszystko. Świat stanął do góry nogami. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz w tym czasie i jak zmienia się charakter twojej pracy, trenera topowych fighterów w tym kraju? Jak sobie radzę? Ja radzę sobie bardzo świetnie, bo wiecie co, w końcu jestem w domu, w końcu rodzina mam je dla siebie, w końcu nie wyjeżdżam nigdzie, mogę poświęcić czas córkom, świetnie wypoczywamy, świetnie się bawimy i no i jest fajnie. Ja też się regeneruję, bo praca trenera kosztuje mnie dużo energii, kontuzji i to wszystko, wiesz, mikrourazy, gdzie tam chłopaki kopią i uderzają, te moje ręce też muszą się troszkę wyleczyć i barki, także daję sobie radę, ale powoli wracamy już do gry i wracamy już do pracy. A ile masz takiej pracy, powiedzmy, na papierze? Także musisz, wiesz, rozpisać pewne rzeczy, no, bo ten rygor musi być trzymany. Mimo wszystko zawodnicy no, mają za pasem już tak naprawdę te gale, które wracają powoli. No słuchajcie, no wiecie, ilu mam zawodników, którzy z kim pracuję, także każdemu muszę ułożyć jakiś tam trening, każdemu muszę przygotować kombinację, oni gdzieś to muszą tam sami sobie zrobić i swoimi sposobami wdrożyć w swój trening. Także trochę tego jest, muszę to skorygować, bo oczywiście cały czas jesteśmy w kontakcie, także dajemy radę, ale cieszę się, że już możemy poruszać się po dworzu i to jest dla mnie fajne, bo już się spotykam z chłopakami, także mogę to skorygować na face to face, także i poprawić jakiekolwiek błędy, jeśli są. Także fajne to jest i się cieszę, że już mogłem to zrobić. To zanim przejdziemy właśnie do rozmowy o tych twoich podopiecznych, to jeszcze zapytam zgodnie z twoim wykształceniem, czyli absolwenta AWF-u i zresztą sam masz dzieci w domu, więc pewnie możesz stwierdzić, jak myślisz, jak ta sytuacja wpłynie na kulturę fizyczną młodzieży? No bo wiesz, my dorośli potrafimy sobie... Robert, czy mnie słyszysz? Słyszysz mnie z powrotem? Tak, słyszę cię, słyszę cię. Dobra, więc pytam zgodnie z twoim wykształceniem absolwenta AWF-u, jak ta sytuacja według ciebie może wpłynąć na kulturę fizyczną dzieci i młodzieży, no bo wiesz, my dorośli potrafimy sobie sami zorganizować zajęcia sportowe we własnym zakresie. Dzieci mogą tyle motywacji nie mieć. Jak ty byś to oceniał? No i tu jest właśnie duża rola rodziców, którzy mam nadzieję motywują i mobilizują dzieci do aktywności fizycznej w domu, czy do gdzieś na ogródkach i czy poza domem. Ja staram się motywować moje córki do działania z moją żoną, bo obydwoje jesteśmy absolwentami AWF-u i obydwoje jesteśmy byłymi sportowcami i trenerami i instruktorami, także Kasia zajmuje się jogą, ja zajmuję się kickboxingiem i boksem, także gdzieś tam te dzieci ruszamy, one cały czas widzą, że dookoła nas jest sport, my jesteśmy życi sportem, my jesteśmy sportowcami i one też starają się prowadzić sportowy tryb życia z nami. Wiesz, to są różnego rodzaju rowery, zabawy, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia, rozciąganie. Moje córki lubią, zaczynają już, ta starsza przynajmniej chce już boksować, żeby tata ją uczył boksować. Wiesz, ciężko się uczy swoje dzieci, ale gdzieś tam, jeśli chce, to ja jak najbardziej pomagam jej, pokazuję, co ma robić, jak ma kopać, jak ma uderzać, boksować, ale tak jak mówię, są to wszelkiego rodzaju zabawy, gry i zabawy ruchowe, czy to jeździmy, gramy w piłkę, czy to w badmintona, byle byśmy się ruszali. Okej, ostatnio udostępniłeś takie wspomnienie, to już 15 lat od twojego ostatniego zawodowego startu. Pisałeś też, że brakuje ci tych emocji, kiedy zawodnik wchodzi do klatki czy też do ringu. Powiedz mi, czy to ostatnio nie tęsknisz troszeczkę bardziej za byciem zawodnikiem? Tak wnioskuję po tych ostatnich twoich wpisach. Nie, wiesz co, kwarantanna spowodowała to, że mogliśmy przejrzeć swoje zdjęcia, mogę swoją bibliografię całą, którą mam gdzieś tam zakopaną, wszystkie przeczytać jakieś artykuły i tak dalej. Wiesz, za moich czasów nie było aparatów fotograficznych w telefonach, gdzie robiło się zdjęcia. Nie było transmisji online. Nie było transmisji online. No może gdzieś tam się zdarzało czasami przez Skype'a.
Ale słuchajcie, telefony, to wszystko. Teraz przeglądam zdjęcia na kliszach i mimo tego, że nie jestem aż tak stary, ale technologia poszła mocno naprzód i gdzieś tam przeglądałem płyty ze zdjęciami, mówię, o, tu jest fajne zdjęcie, tam jest fajne zdjęcie, to może wrzucę. I tak samo było z tą walką, jak to był kwiecień 2005 roku, dokładnie 16 kwietnia 2005 roku zawalczyłem o ostatni tytuł, jaki zdobyłem, to było Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w Full Kontakcie, gdzie moi studenci, bo z racji tego, że byłem po AWF-ie, to wylądowałem na Politechnice Warszawskiej w Katedrze Sportu i tam nauczałem studentów wychowania fizycznego. Inaczej sportu do wyboru, jakim wybrali sobie, był kickboxing, a że uczył ich mistrz świata, to miałem dosyć duże zaplecze studentów, którzy chcieli bardzo ze mną ćwiczyć i to było bardzo fajne, bo bywało po 180 studentów na sali, także musiałem ograniczać tych adeptów sztuki kickbokserskiej. W tym czasie dużo zmieniło się też właśnie w tej twojej rodzimej dyscyplinie, czyli w kickboxingu teraz dużo kickboxerów przechodzi do MMA. Tutaj gościłem taki świetny przykład tego, Radka Paczuskiego chociażby, świetny 2019 rok w ACA. No i on miał taką surową diagnozę, bo powiedział, że generalnie kickboxing w Polsce nie istnieje. Jeśli kickboxerzy chcą dobrą garzę zarabiać, muszą przechodzić do MMA. Czy twoja ocena byłaby równie surowa, Robert? No przez moment było tak, że była jedna federacja, która promowała bardzo mocno kickboxing, w której byłem dyrektorem sportowym i gdzieś tam starałem się dawać chłopakom zarobić dobre pieniądze i godziwe. Niestety zniknęła z polskiego rynku, także ci kickboxerzy nie mają gdzie zbytnio toczyć swoich boi. No, są jeszcze inne federacje, ale wszyscy się na MMA, może dlatego, że jest bardziej, ta dyscyplina sportu jest bardziej popularna w Polsce i bardziej się sprzedaje. Choć nie wiem, czy zauważyłeś taką jeszcze inną tendencję, że z kolei zawodnicy z MMA lubią przechodzić i romansować sobie teraz w boksie. Chociażby Gutowski będzie walczył w formule bokserskiej, gdzieś tam Jakubiec czy Held też mówili, że chętnie by zawalczyli. Myślisz, że to jest jakiś taki chwilowy trend, czy generalnie to się utrzyma? Jak myślisz? Słuchajcie, no wszyscy jesteśmy wojownikami, każdy kto się, to już od dawien dawna było tak robione, że czy to kickbokserzy przychodzili do MMA, czy ktoś tam próbował swoich walk w boksie, czy to kickbokserzy próbowali w boksie, z bardzo dobrym skutkiem zresztą, bo wielu przecież kickbokserów zostało później mistrzami świata, czy to w boksie, czy po prostu gdzieś tam próbowali swoich sił w innych dyscyplinach, także myślę, że każdy, kto jest fighterem, kto ma duszę wojownika, będzie chciał gdzieś tam się spróbować w innej konfrontacji i pokazać, że jego styl jest troszeczkę lepszy nad choćby przeciwnika, tak? Czy mamy wyższość, bokserzy mają wyższość stójki nad zawodnikami MMA, mieszanych stylów walki. No fajnie, jak ci zawodnicy MMA też się przekonają, że pójdą do boksu zawalczyć z zawodowcem i to będzie zupełnie inna stójka, nie? Bo gdzieś tam to jest zupełnie co innego, pewnie się zgodzić. Jest inna stójka, przepraszam, ci przerwam, jest inna stójka, troszeczkę jest inny czas walki, bo to jest jednak 3 minuty, jest bardziej intensywnie, jest więcej rund, krótsze te rundy są, szybciej trzeba się rozkręcić, w MMA są 3 rundy po 5 minut, no i wiesz, to ma dużo czynników, ale bardzo fajnie. I tu fajnie, że Krzysiek Gutowski zawalczy z Przemkiem Runowskim, także to będzie dobra walka, bo od razu zaczyna z wysokiego C, także nie idzie na łatwiznę, tylko wybiera sobie godnego rywala, mocnego rywala, także a Krzyśka stójka jest naprawdę bardzo dobra i nie jest taka szablonowa, także Krzysiek na pewno pokaże się z dobrej strony jako zawodnik MMA, który ma bardzo dobrą stójkę, bo nie oszukujmy się, Krzysiu wywodzi się ze sportów stójkowych, tak? Tak, to wszyscy rzeczywiście podkreślają, że to jest mocna płaszczyzna u niego. Dobrze, to porozmawiajmy sobie teraz o tych twoich podopiecznych, bo w naszym pierwszym wywiadzie skupiliśmy się przede wszystkim na tobie, pokazywaliśmy twoją historię, twoje osiągnięcia. Ten wywiad jest w opisie tego filmu, możecie sobie oczywiście w każdej chwili zobaczyć. No to, co najbardziej interesuje ludzi, czyli Janek Błachowicz. No, dobre akcenty na początek. Przypomnij sobie ten luty wyjazd do Rio Rancho i raz, że fantastyczną chwilę knockoutu, a dwa chyba, co dla mnie jeszcze było bardziej fantastyczne, to co stało się zaraz po, czyli ta interakcja z Jonem Jonesem. Na pewno to dobrze pamiętasz, jakie ciemne wtedy towarzyszyły. Byłem chyba najbliżej jak się da tego wszystkiego, tak, żeby było jak w tym momencie, gdy panowie wymienili się uprzejmościami, byłem w oktagonie i razem z Jankiem cieszyłem się z jego zwycięstwa. No co, no, myślę, że Janek swoją ciężką pracą i wytrwałością w tym wszystkim zasłużył na walkę o pas. Nie tylko to jest moje zdanie, ale i wszystkich wiernych fanów MMA i kibiców.
Także czekajmy, czekajmy, bądźmy cierpliwi, dopóki kwarantanna nie minie, bo wiadomo, że teraz nawet jeśli ta walka miałaby się odbyć, no, no to jak możemy do niej doprowadzić, skoro nie możemy się poruszać między krajami, tak, latać do siebie. Także czekamy na zwolnienie, odpuszczenie tej kwarantanny, żeby można było poruszać się i latać swobodnie. No i co? No i czekamy na propozycję ze strony UFC na walkę o pas. No wiesz, jest jeszcze opcja, słuchając Dana White'a, że być może na Fight Island sobie zawalczycie, bo to przecież ma być taka lokalizacja, która ma być stworzona dla zawodników spoza Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że ty brałbyś w ciemno walkę o pas w każdej możliwej lokalizacji, ale masz takie myśli, że fajnie by było na takiej wyspie stanąć w narożniku Janka Błachowicza, czy totalnie ci to nie zaprząta głowy? Nie, nie myślimy. Jeśli będzie walka o pas, po prostu na hasło, że jest walka o pas, jesteśmy teamem i gdziekolwiek by ona nie była, to na pewno polecimy po to, żeby ten pas Janek, ten pas zawisł na Janka biodrach, także będzie robił wszystko i my trenujemy, my się przyłożymy jako trenerzy, czyli cały sztab trenerski, jego koledzy, sparring partnerzy również, no i sam Janek, który od niego to wszystko zależy, także tak naprawdę my czekamy na hasło, jest walka, przygotowujemy się, oczywiście musimy mieć jakiś tam okres, żeby cały makrocykl treningowy zrobić i przygotować się odpowiednio do tej walki. Cały czas Janek jest, podtrzymuje tą formę, nie było po roztrenowaniu, także roztrenował się, ale wiadomo, że już się wdraża w ten okres przygotowań, także już się rusza. Oczywiście to jest wszystko spokojnie z głową, żeby też nie przepalić się za szybko i czekamy na jakieś halo ze strony UFC. Okay. A jak wspominasz w ogóle cały ten wyjazd dwutygodniowy Rio Rancho, pod tytułem Rio Rancho, bo ja wiem, że wy z Jankiem lubicie generalnie podróże i obserwowałem też te twoje relacje zdjęciowe, więc widziałem, że nie samym MMA żyliście przez te dwa tygodnie. Nie, no fajnie, że jedziemy, bo jedziemy całą ekipą. Zawsze Janek uwielbia, jak jesteśmy przynajmniej dwa tygodnie wcześniej, w zależności jaka jest różnica czasowa między danym krajem, w którym walczymy. No tak. Tu chyba było około, już nie pamiętam, 11 godzin, także musieliśmy być te dwa tygodnie, bite dwa tygodnie na miejscu, ale tak jak powiedziałeś, nie samym MMA człowiek żyje, także poza treningami jest jeszcze życie codzienne, musieliśmy się zrelaksować, musieliśmy się tam chodzić, zwiedzać, a że obydwoje lub cały sztab trenerski lubi podróżować i lubi zwiedzać, także korzystaliśmy z tego ile wlezie i oczywiście to był aktywny wypoczynek, ponieważ były piękne góry, więc z przyjemnością po nich chodziliśmy i zwiedzaliśmy, także aktywnie cały czas. Oczywiście czym bliżej walki Janek już odpuszczał te wycieczki piesze po to, żeby oszczędzać nogi i żeby nie być po prostu przemęczony, bo jak znikaliśmy w góry, to znikaliśmy naprawdę na bardzo długo w te góry i jednak wchodziliśmy bardzo, bardzo wysoko i w na dole nie było śniegu, na górze był śnieg, także trzeba było uważać i odpowiednio być przygotowanym do tego. No ale tak jak mówię, no, bo z czasem, czym bliżej walki, tym Janek bardziej odpuszczał te wyjścia. Okay. No właśnie, luty 2020, możecie pomyśleć sobie, że macie świat UFC u stóp, to się nie może nie udać, to się nie może zepsuć, natomiast później wiele rzeczy się pokomplikowało, oczywiście sytuacja z koronawirusem, zawirowania prawne Jonesa, gdzieś tam nawoływanie do rewanżu ze strony Reyesa, czy ty w tych wszystkich wątkach pozasportowych, ciebie też to jakoś dotyka, czy ty jesteś takim profesjonalistą, który stricte skupia się na pracy z Jankiem na sali treningowej i ten roller coaster, który Janek gdzieś tam musi przeżywać, on cię generalnie nie rusza? No nie rusza mnie. Wiem, że niektórzy twierdzą, że Janek jest za mało medialny, nie umie się sprzedać, ale myślę, że jest na tyle fajnym i utytułowanym sportowcem, że zasługuje na tą walkę bez robienia zbędnego show wokół siebie. Jeśli już daje szpilkę któremuś przeciwnikowi, to daje to w bardzo inteligentny i bardzo fajny sposób. Także i tak jest zauważany, jego pięści wytorowały tą drogę do tej walki o pas, także Janek, ja się skupiam na tym, żeby Janka przygotować jak najlepiej, a ten cały, ten dookoła, ten show zostawiam już komuś innemu, niech się tym zajmie. Ja po prostu mam swoją pracę, którą muszę dobrze wykonać i przygotować Janka jak najlepiej na każdą walkę, którą mamy mieć. No. Ale wiesz co, ja i tak widzę duży progres nawet na tej płaszczyźnie u Janka, bo ty, jeżeli chodzi, ty się na jego progresem w stójce oczywiście skupiasz. Ja też widzę jego progres generalnie medialny i widzę, jak często jest cytowany nawet przez zagraniczne media w tych swoich wpisach, więc to już nie jest też tak, że to jest ten cichy, spokojny zawodnik, który nie potrafi odpowiedzieć. Jak jest wywoływany do tablicy od czasu do czasu na Twitterze przez Jona Jonesa, potrafi mu fajnie odpowiedzieć. To w UFC też się liczy, że jakby... No proszę.
liczy się ta interakcja. Nie można ich zostawić bez odpowiedzi, także, ale tak jak powiedziałem, w bardzo fajny, inteligentny sposób. Nie trzeba robić tego czy wulgarnie, czy agresywnie, ubliżać sobie, tylko po prostu jest fajna, cięta riposta, czy fajna zaczepka. I Janek naprawdę, Janek się zrobił pełnowartościowym zawodnikiem, ukształtowanym, z walki na walkę coraz bardziej się rozwija i to jest fajne, takim świadomym zawodnikiem, czyli taki myśli już jak prawdziwy mistrz, który do czego dąży tak naprawdę. Także wie, że jest potrzebna ta otoczka, to wszystko i nie tylko trening, ale też cała ta show, która jest robiona dookoła, żeby do tej walki doszło, bo kibice to kochają. Okej, ale zostawmy faktycznie teraz na chwilę te kwestie medialne. Jakie argumenty sportowe będzie miał Janek Błachowicz przeciwko Jonesowi, bo jedno sobie musimy powiedzieć, to jest chyba pewne, żeby pokonać Jonesa, trzeba go znokautować. Nie można chyba pozostawać tutaj decyzji w rękach sędziów. No nie można, wiadomo, że żeby z mistrzem wygrać, trzeba go zdetronizować na maksa, choćby ostatnia walka Reyesa z Jonesem, gdzie mistrzowskie rundy jednak oddał. Mistrzowskie rundy, walka była bardzo na styku, ale tak jak mówię, z mistrzem trzeba wygrać zdecydowanie, tym bardziej na jego terenie, także będziemy gotowi na wszystko. Wiadomo, że Janek ma kowadło w rękach, także... Ale to nie znaczy, że w płaszczyźnie parterowej jest dużo bardziej słabszy. Nie, także na każdej płaszczyźnie będzie dobrze przygotowany, ale tak jak mówię, mocne pięści Janka myślę, że zrobią swoje. Okej, powiedz mi, pochłonąłeś te gale MMA, które po przerwie w UFC się wydarzyły, które są już za nami, czy raczej jesteś osobą, która gdzieś tam wyrywkowo ogląda poszczególne walki i raczej nie całe gale, jak to wyglądało u ciebie, te pierwsze? Wyrywkowo, słuchajcie, ja już nie mam czasu na to oglądanie, na śledzenie, jasne, jeśli walczą jakieś super nazwiska, wiem, że te dwie gale były przepełnione mega nazwiskami, były super karty walk, jak nie najlepsze jak do tej pory, ale mówię, no szanuję swój czas i jednak ten sen, muszę się wyspać, bo rano wstaję, mam normalny tryb zajęć, czyli wstaję rano, a jak walka jest w tygodniu, no to gala była w tygodniu, nie mogłem sobie na to pozwolić, żeby rano odsypiać. Mimo kwarantanny, ja normalnie wstaję rano, dzieciaki się uczą online, moja starsza córka, młodszą córką trzeba się zająć, także poza tym treningi, cały czas trzeba być w kontakcie z kimś, moja żona prowadzi zajęcia online, także cały czas mamy pełne ręce roboty i no nic, no. Tylko się cieszyć tak naprawdę, ale tak jak mówię, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zawalić nos. Jasne, a walki wieczoru oglądałeś? Mogę cię o te walki wieczoru pytać? No próbuj. Dobra, słuchaj, no to na pewno Gaethje Ferguson, no bo myślę, że nawet nie same rozstrzygnięcie jest tutaj zaskoczeniem, chociaż to też, ale na pewno przebieg walki jest ogromną sensacją, że jednak Gaethje totalnie zdominował Fergusona i gdzieś tam mentalnie Tony po prostu na te zawody nie dojechał. Jak oceniasz tą walkę? No słuchajcie, no już Tony Ferguson już bronił tyle razy tego tytułu, że tak naprawdę już chyba w głowie zawodnika już jest taka, nie ma takiej motywacji, tylko jest kolejna walka, kolejna walka. Wiadomo, że każdy, kto chce odebrać pas mistrza jest inaczej. Łatwo się zdobywa pas mistrza świata, czy to w boksie, czy to w jakiejkolwiek dyscyplinie, trudniej jest go utrzymać, bo już nie ma tej motywacji. Każdy, kto podchodzi do odebrania mistrzowi pasa, jest tak zmotywowany i tak zdeterminowany, że naprawdę musi się bardzo mocno postarać, żeby ten pas wydrzeć. A Tony Ferguson, już nie pamiętam, 12 razy z rzędu? Tak, 12 razy z rzędu i 8 lat niepokonany tak naprawdę. I 8 lat niepokonany. Słuchajcie, no niby jest ta motywacja kolejnej walki, ale to zawsze jednak nie jest tak, jak ktoś staje naprzeciwko nas, kto jest głodny tego sukcesu i chce nam go wydrzeć. No, Ferguson został zdominowany troszeczkę w tej walce, także został rozbity bardzo mocno, także nic, na pewno wróci jeszcze i będzie starał się odzyskać ten tytuł, na chwilę mu odpocząć. Słuchaj, to może to jest szansa dla Janka, że John Jones nie będzie taki zmotywowany, tak? Bo on jednak też gdzieś tam romansuje, widzę, z wagą ciężką, że on generalnie będzie chciał troszeczkę w górę iść. No ale słuchajcie, no też już broni bardzo długo tego pasa. Już tak naprawdę wszyscy go już troszeczkę, każdy go już wie jak walczy, ale mimo to każdy nie ma na niego recepty. Ale zauważcie, że z walki z obrony na obronę, te walki są coraz bardziej trudniejsze dla niego i tak jak z Reyesem przewalczył cały dystans, mimo tego, że Reyes walczył bardzo dobrze, początek walki, tą końcówkę oddał, ale jeśli będziemy przygotowani w miarę kondycyjnie, wytrzymamy ten dystans, to naprawdę jest coraz bardziej łatwiejszy i coraz bardziej czytelny John Jones, chociaż nie można go lekceważyć i zawsze będzie niebezpieczny, ale tak jak mówię, no
jest to jakaś tam szansa, na pewno też. Nie no, myślę, że nie ma takich ludzi, którzy by zlekceważyli Jona Jonesa, jakkolwiek by to w ogóle nie brzmiało. A myślisz, że druga walka wieczoru na tej drugiej gali Smith-Teixeira to może mieć jakiś wpływ na zestawienie tej kategorii, bo myślę, że to możemy szczególnie ciekawie wypada, bo to jednak jest kategoria Janka, tak? No to jest kategoria Janka, wpływ taki, że Janek awansował na trzecie miejsce. Tak, to trzeba podkreślić. Dlatego, że no, to jest super wiadomość, bo Antoni przegrał walkę, gdzie tak naprawdę chyba, nie wiem, czy przed tą walką parterów, nawet, ale wśród nas, tak. Wśród nas zawodników on był spadł, a tego to nie wiem. W każdym razie wśród nas zawodników był faworytem Antoni Smith był faworytem, także nikt się nie spodziewał tego, że po prostu zostanie zdominowany po pierwszej rundzie i dostanie taki łomot, bo Brazylijczyk, nie oszukujmy się, już jest starszym zawodnikiem, troszkę rozbitym, już nie ma tej kariery wzrostowej, tylko jest taki bardziej na równi pochyłej. Może powiem Ci, właśnie tak śledząc te zagraniczne media, jakie generalnie są narracje, taka narracja, do której się Dana White szczególnie ją widzi, to jest zestawienie Teixeiry z Reyesem w tym momencie na zasadzie title shota i wtedy Janek oczywiście idzie do Jonesa. To też nie wyklucza przecież rewanżu Jonesa i Reyesa przy odpowiednim zestawieniu. Natomiast jest jeszcze interpretacja ESPN-u i chociażby Brett Okamoto, który chce za wszelką cenę tego rewanżu Reyesa z Jonesem i wtedy niestety Janek Błachowicz po raz kolejny musi udowodnić swoją wyższość, tym razem z doświadczonym Teixeirą. Dochodzą do Ciebie też takie głosy, takie interpretacje? Mówię Ci, bo jakby siedzę troszeczkę w tym, więc... Super. Bardziej słyszałem tą wiadomość, że też Teixeira będzie się bił ewentualnie z Reyesem, a Janek zawalczy od tu. Tak naprawdę Jones jeszcze nie walczył z Jankiem, a cała ta pierwsza ekipa, czyli Reyes, Santos i Teixeira już walczyli z John Jonesem, także jeśli John Jones będzie chciał czegoś nowego spróbować i udowodnić swoją wyższość, to myślę, że wybierze Janka. W ogóle ciasno jest w tej dywizji, bo jeszcze zapomniałem, właśnie ty wywołałeś Santosa tutaj wymienić, przecież on miał bardzo bliską walkę z Johnem Jonesem tak naprawdę. No ciasno, no bardzo bliską, robi. Ale ostatnio jakoś nie walczył, bo poleczył kontuzję, także także no czekamy. A nadal jest, nie wiem, chyba w drugim rankingu? Czy pierwszy? Drugi, bo Reyes jest chyba pierwszy, tak? Tak. No ale no, to, co jest najważniejszą informacją, to co to powiedziałeś, że Janek awansował jeszcze przed tą galą ostatnią już na trzecie miejsce, także to jest to, co powinno szczególnie wybrzmieć tutaj. Dobra, pogadaliśmy sobie trochę o Janku, więc może zza oceanu wróćmy teraz do Polski, bo przecież te nasze gale też ruszają i taka gala pierwsza, która Ciebie będzie interesowała z tego, co patrzyłem po Twoich zawodnikach, to jest FEN, bo tam masz Rafała Kijanczuka, który z Marcinem Wójcikiem się będzie bił. To jest walka, o której wiemy już od dłuższego czasu, bo oni byli zestawieni na marzec ze sobą. Jak treningi z Rafałem, jak jego dyspozycja i czy jakoś wpływała na Was ta sytuacja? No tak jak powiedzieliśmy, no koronawirus troszkę zepsuł te wszystkie przygotowania, bo gdzieś tam zawodnicy musieli sami działać, trenować, musieli być tak naprawdę, motywować się sami do działania. Wiadomo, że jeśli jest trener, to motywuje, gdzieś tam mobilizuje do lepszego treningu, do lepszego boksowania, a tu trzeba się skupić samemu na sobie i pójść biegać i trenować. Też niektóre rzeczy ciężko jest zrobić samemu, bo jednak oko trenera gdzieś tam poprawia te złe nawyki ruchowe czy błędy, które ma wyeliminować, bo co innego jest napisać na kartce, co innego jest zobaczyć, wytłumaczyć i pokazać i skorygować to. Także nadrabiamy to teraz, no zobaczymy, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Rafał jak zwykle się przygotowuje bardzo mocno, jest bardzo silnym zawodnikiem i mam nadzieję, że walka będzie wygrana. Wójcik, bardzo mocny przeciwnik, dobre zestawienie, także no, tylko taka walka, która będzie cieszyła oko kibica tak naprawdę. Słuchaj, no muszą być dobre zestawienia, bo tak naprawdę granice są zamknięte, FEN ma do dyspozycji tylko polskich zawodników, a debiutuje w formule pay-per-view. No to ty myślisz, jako kibic gdzieś tam śledzisz tą kartę fenowską, czy raczej się tym nie zajmujesz pod kątem atrakcyjności w pay-per-view? Nawet nie wiem, kto tam będzie walczył, bardziej bliższe
Tak zerknąłem, wiem, że Zadora będzie walczył z Sokołem, to zawodnicy, którzy walczyli kiedyś dla mnie, także gdzieś tam migawka mi przeleciała, że chłopaki się złapią w K1, także ja też z przyjemnością na to popatrzę, bo znam jednego i drugiego, także a całej reszty nie wiem, kto jeszcze będzie walczył, bo chyba jeszcze nie wiem, czy jest aż tak ogłoszona. Ta karta walk dochodzi cały czas, jakby cyklicznie się dowiadujemy o jakimś zestawieniu, także absolutnie nie jest pełna. To, co jest najważniejsze w kontekście pay-per-view, no to, że wypadła ta walka unifikacyjna, tak? Daniel Rutkowski, Adrian Zieliński, ale o tym wiedzieliśmy od dłuższego czasu. To jest coś takiego, co rzeczywiście tą galę mogłoby troszeczkę pociągnąć. Wiemy już, że będzie bez tego. No ale dobra, na pewno ale organizacja... tak czy inaczej przerwę ci, przepraszam, że ci przerwę, że kibice i tak są tak spragnieni już sportu walki na naszym krajowym podwórku. Że każdą kartę walk mu się przyjmą, nawet jeśli nie będzie tak nazwisk jak Zieliński i pozostali zawodnicy, także każdy znajdzie coś tam dla siebie, mimo tego, że może czołówka nie będzie aż taka walczyła. Czyli myślisz, że fan sobie jakoś poradzi z tym pay-per-view? Myślę, że tak, bo tak jak mówię, no fani MMA chcą coś zobaczyć, żeby coś się w końcu zaczęło dziać na krajowym MMA, także z przyjemnością obejrzą, przepraszam, z przyjemnością to obejrzą i ja również zresztą, czekam na odsłonięcie pozostałych fightów na tej gali. Ale to, na co pewnie jeszcze bardziej czekasz, to oczywiście powrót naszej największej organizacji, czyli KSW, która też ogłosiła, że jeszcze w tym pierwszym półroczu będzie wracała. Pozazdrościła chyba trochę UFC, bo będzie chciała nawet dwie gale w jeden weekend przeprowadzić. Taka jest generalnie narracja. I od razu na stół rzucone mocne nazwiska, bo mówi się o Parku, mówi się o Gamrocie, mówi się o twoim Łukaszu Jurkowskim też. Widzę, że Łukasz wrócił do treningów, trenujecie cały czas mocno. Tak, wrócił do treningów, trenujemy, także szykujemy się, jeszcze nie wiemy co i jak, ale trenujemy, ruszamy się, wiemy, że coś tam jest, jakieś światełko w tunelu do tego, żeby zawalczyć, także bardzo się cieszę, tak jak mówię, no, że już skończył się ten okres, kiedy musieliśmy być zamknięci, kiedy nie wychodziliśmy, trenowaliśmy, teraz już możemy się spotykać, trenujemy, przynajmniej ci zawodowcy, jeszcze grup nie ma, ale zawodowcy już się ruszają, gdzieś tam mogę z nimi potarczować i fajnie, że możemy pokazać się kibicom, bo chyba wszyscy na to czekają, bo wszyscy już są znużeni tym wszystkim i zmęczeni, także szkoda tylko, że nie będzie kibiców na trybunach, bo oni zawsze dodają skrzydeł swoim zawodnikom, ale myślę, że przed telewizorami też będzie dobry doping i te karty walki, te federacje będą mogły się sprzedać, mimo że to jest pay-per-view, czy to będzie FEN, czy to będzie KSW, każdy z nich, no wiadomo, KSW to za każdym razem się sprzedaje, ale myślę, że te mniejsze federacje też się sprzedadzą, bo każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy będzie mógł się tam nacieszyć swoje oko emocjami sportowymi po prostu, żeby coś się, cokolwiek się działo po tym wyciszeniu, jakie nastąpiło, nie z naszej winy. Tym światełkiem w tunelu dla Łukasza pewnie jest Szymon Kołecki. Ja wiem, że to nie jest oczywiście potwierdzona walka, ale generalnie no, kibice o tym mówią, mówią o tym zawodnicy, włodarze nie zaprzeczają, a to już jest bardzo dużo. Jak przygotować się na Szymona Kołeckiego? No bo no, wiesz to najlepiej, bo Damian Janikowski przecież nie tak dawno z Szymkiem walczył. No tak, Z jakie wnioski możesz z tej walki nawet dla Łukasza? Mówimy oczywiście teoretycznie, ja wiem, że to nie jest oficjalne zestawienie. No nie jest oficjalnie, jak będziemy wiedzieć, to może ja będę mówił wtedy, jak się przygotować, albo inaczej zobaczyć. Nie będziesz mówił wiadomo, wtedy. Że będę chciał, że... Wtedy nie będę mówił, wtedy będę chciał, żeby Łukasz tą walkę wygrał. Mam nadzieję, że takie zestawienie będzie i do takiej walki dojdzie, no i gdzieś tam pokażemy tą wyższość tej stujeczki nad podnoszeniem ciężaru. No tak, ale Szymon Kołecki chyba zaskakuje, no bo jakby nie patrzeć, on nie miał tutaj budowanej łatwej historii w KSW, miał bardziej doświadczonych zawodników, no i mocnych zawodników, Damian Janikowski, Mariusz Pudzianowski. To prawda, bardzo mocno się rozwija, bardzo mocno trenuje, ma mocne ręce, silne, to jest silny bardzo zawodnik, także bardzo fajnie, że tak idzie nie idzie na łatwiznę, nie kalkuluje, tylko po prostu bierze walkę. Nawet wiem, że jak była kwarantanna, to był gotowy do podjęcia rękawic i do walki wyznaczył akces, że jest gotowy. Także wiemy, że to nie będzie łatwy kawałek chleba, jeśli by do takiej walki doszło, także i to nie będzie łatwa walka, tylko naprawdę ciężki, ciężki bój. Także Szymona nie można w ten sposób podchodzić do tego, że Szymon nie jest ze sportu walki, bo tak naprawdę, jak już pokazał w poprzednich pojedynkach, on ma serce do walki, a to jest najważniejsze, bo ma serce i głowę i to jest istotne w tym sporcie.
Według mnie chyba jeden z bardziej utalentowanych zawodników MMA w tym kraju, biorąc pod uwagę, jak krótko trenuje i co osiąga. No dobra, ale skoro jesteśmy już... Krótko trenuje, jest motorycznie bardzo usolniony, bo gdzieś tam ta siła, którą wypracował sobie i ta dynamika, która jest potrzebna do podnoszenia ciężaru, bardzo pomaga w tym sporcie, także teraz myślę, że jego trenerzy też tam pracują nad poprawieniem jego techniki, czy to stójkowej, czy to parterowej i naprawdę robi się bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, co udowodnił zresztą w poprzednich pojedynkach, czy to właśnie, tak jak z Mariuszem Puzianowskim, gdzie skończył przed czasem, czy z Damianem Janikowskim, gdzie skończył przed czasem. A ciebie personalnie zaskoczyła ta walka z Damianem Janikowskim? Ja wiem, że ty jako trener oczywiście oczekiwałeś zwycięstwa, to jest normalne, ale mówię tak z pozycji obserwatora. Zaskoczył cię w ogóle przebieg tej walki? Może tak, ja już od Damiana nie prowadzę od jakiegoś czasu, także ja tam nie prowadziłem Damiana do tej walki. No myślałem, że Damian po prostu nie będzie wdawał się w żadną bójkę i nie będzie rzucał już tych swoich supleców, bo jednak to jest bardzo męczące, a jednak gdzieś tam się człowiek bardzo mocno wypompowuje przy tego rodzaju technikach. Myślałem, że jakoś tam doprowadzi do parteru i skontroluje ten parter i tam gdzieś to zakończy. No szkoda, że tak się nie stało, bo jest zawodnikiem naszego klubu i fajnie, bo jakby przypieczętował to zwycięstwo. No ale taki jest sport, porażka jest wliczona w ten sport. Okej, okay, skoro jesteśmy przy brandzie KSW, miałeś okazję pośledzić trochę program Tylko Jeden, czy nie bardzo? Słuchajcie, jestem tak zapracowanym trenerem, że jest mi ciężko naprawdę śledzić. Oglądałem jakieś tam odcinki, oglądałem wyniki walk, gdzieś tam to śledziłem, ale ja nie oglądam w ogóle telewizji. Mało oglądam telewizji. Jak chcę to się obejrzeć, to po prostu oglądam gdzieś tam w internecie, w social mediach i tak dalej, a tak to jest mi ciężko po prostu spędzić czas przed telewizorem. No, są inne rzeczy ważniejsze do zrobienia w tym czasie niż to po prostu oglądanie. Chociaż fajnie było obejrzeć, ale nie ma jak. No. Czasami po prostu nie ma jak. Życie rodzinne i to wszystko, także ciężko jest. To tym bardziej się o formułę nie będę tego programu pytał, ale czy chociaż widziałeś jakieś urywki Tomka Romanowskiego? No bo to ja mam wrażenie, że to jest taka osoba, która mogłaby ci się spodobać, no bo to jest taki solidny stójkowicz, niebezpieczny, taki kąśliwy bym powiedział. No fajny stójkowicz naprawdę. Nie wiem, czy miałeś okazję coś pooglądać jego. Miałem, bo przyjeżdżał do nas do WCA, także oglądałem to i także mieliśmy możliwość potrenowania, nawet razem popatrzenia, jak się porusza, jak boksuje, jak walczy, jak wygląda ta jego stójka. A masz jakieś potencjalne? Bardzo solidny zawodnik. Masz jakieś potencjalne zestawienia, z kim byś go widział w KSW? Jeśli nie, to ja ci podpowiem nazwiska, ale może masz coś od siebie, z kim byś go widział w KSW. Odpowiadaj, nie tak? Bawię się już matchmakerka, już nie jestem matchmakerem. Jeśli chodzi o kickboxing, mogłem to robić, jeśli chodzi o MMA, nie aż tak bardzo. Dobra, to zebrałem sobie te najważniejsze nazwiska, które gdzieś tam KSW wymieniało w różnych wywiadach. To jest Michalski, to jest Park, to jest Szymuszowski i to jest Bartosiński. Bartosiński, z którym miał spotkać się w programie Tylko Jeden, ale tam go kontuzja wykluczyła. Widzisz się gdzieś tam w tych zestawieniach, w tych czterech panów? Czyli jeszcze raz, Park, Michalski, Bartosiński, Szymuszowski. Park, bardzo mocny, Michalski, Cukier, bardzo mocno ostatnio chyba Roberta Złotego pojechał, tak? Alberta. Śmieję się zawsze, dlatego przejęzyczyłem się, że Roberta, mówię, Albercik, Złoty jest tylko jeden i tak się śmiejemy, zawsze żartujemy. No, bardzo mocny zawodnik, bardzo mocno doświadczony, także myślę, że jeśli miałoby dojść do zestawienia, które nie doszło w programie Tylko Jeden, także Bartosiński, tak, jak się nie mylę, także powinno dojść do tego zestawienia, bo oni mieli się, z tego co wiem i kojarzę, to powinni się tam bić w tym programie, także myślę, że optymalną walką na przetarcie powinna być ta walka z KSW. No słuchaj, to są takie realne propozycje. Ja mam taką propozycję bardzo odjechaną. Jestem ciekaw, jak go skomentujesz. Tomek Romanowski kontra Andrzej Grzebyk. Andrzej Grzebyk, który jest kuszony przez organizację KSW i być może do niej przejdzie. Oni by się mogli gdzieś tam złapać, tylko pytanie, na ile by to była dysproporcja, na ile mogłoby być to ciekawe widowisko. Nikt tego nie zestawia. To jest moja fantazja czysta. Słuchaj, Andrzej Grzebyk też tego nie zestawia, bo Andrzej Grzebyk raczej celuje w Roberto Soldicza, także dokładnie. Myślę, że nawet nie myśli o takiej walce, że bardziej dla niego to Romanowski był cofnięcie się troszkę w tył, niż pójście do przodu. Także na tej walce pewnie na chwilę obecną by Romanowski tylko mógł skorzystać, bo by się windował, jakby wygrał tą walkę, bo jednak Grzebyk był mistrzem FEN, jak odchodził, tak?
Tak. Ja tylko też dodam to od siebie, że rzeczywiście Artur Gwóźdź patrzy też na to, żeby Andrzej miał zapisane w kontrakcie, że on będzie gdzieś tam miał walkę o pas w bliskiej optyce, więc rzeczywiście pewnie ta historia sukcesu, budowania sukcesu w KSW nie będzie jakoś wybitnie długa. Powoli już kończymy przegląd tych twoich zawodników, ale jeszcze o jednego na pewno muszę zapytać, to jest Daniel Omielańczuk, bo Daniel, widziałem wymowne wasze zdjęcie, zawodowcy wracają do gry, Janek wrócił ze wsi spokojna, wsi wesoła do Warszawy, w jakiej formie jest Daniel Omielańczuk, bo póki co waga widzę mocno w górę. Oj, waga, od razu się czepiamy o wagę, no po prostu kwarantanna mu służyła, może tak, to jest waga ciężka, heavyweight, także jego ciosy jeszcze bardziej ważą niż do tej pory ważyły, a mimo swojej wagi, której nie powiem, bo mieści się w limicie wagowym, także nadal jest szybki, nadal się porusza, nadal tanecznym krokiem gania swoich przeciwników i gania mnie na tarczy również. A gdzieś tam słyszałem chyba na portalu IndieCage też właśnie taką, że Daniel generalnie się nie mieści w limicie wagowym, więc chyba się cicho, przece... To plotki. Zawsze to są... mieści się w limicie wagowym. Połubienia. Ale to są plotki od Daniela Mielańczuka z jego ust i że się nigdy nie mieści w kategorii wagowej. No może to w takim razie trzymajmy się mojej wersji. Sprawdź to. Nie, sprawdzę to, wiadomo, że tak śmieję, żarty żartami. Troszeczkę przytył, ale tak jak mówię, no, zaczęliśmy się już ruszać. Tak jak mówię, na kwarantannie wszystko co robimy, ruszamy się i tak dalej, ale nadal nie ma tej motywacji, nie ma tego motywacji nawet kolegów, nie ma teamu, tylko jesteśmy sami ze sobą, to nie zawsze nie jedziemy na maksa, czy to na rowerze, czy to idziemy biegać, czy to cokolwiek, trzeba mieć naprawdę tą za uszami, tą mobilizację do tego treningu i motywację, także dla niektórych ta kwarantana potrwała troszeczkę, przekształciła się w to, że troszeczkę przytyli, no, ale tylko troszeczkę, także nadrobimy to w treningach i szybko zejdzie. Dobrze, że Daniel Omielańczuk jest w wadze ciężkiej, to nie jest tak aż ciężko i zrzucić tą kategorię, dojść do tej kategorii wagowej, ale tak jak mówimy, no trzeba będzie troszeczkę zrzucić te kilogramy. No okej, okay, my się oczywiście serdecznie śmiejemy, bo trzeba powiedzieć, że Daniel nigdy tej sylwetki nie ma jakiejś super pięknej, wyrzeźbionej, ale je wszystkich, więc wiesz, to nie myślę, że, myślę, że on jest innego. Myślę, że jest innego zdania na ten temat, ale powtórzę mu to. Ja bardzo często tutaj Daniela cytuję, bo on ma też duży dystans do tego, no ale... Jak najbardziej. Myślisz, że Daniel Omielańczuk w tej chwili najlepszy ciężki w Polsce? Nie patrzę na rankingi, tylko twoja optyka na to. No myślę, że tak, że jasne, na pewno byśmy mieli fajne zestawienia z paroma zawodnikami w Polsce, no ale póki co mam nadzieję, że takie zestawienie dojdzie i Daniel Omielańczuk sięgnie po walkę o pas, jeśli się da w ACA i na to też czekamy, tak jak czekamy na Janka Błachowicza do walki, no, o walkę o pas w UFC, także fajnie by było, żeby zarówno i Janek zawalczył o pas i Daniel Omielańczuk o pas ACA. Dla mnie mega. Bardzo bym tego chciał. No byś miał wtedy naprawdę życie usłane różami. Zresztą Daniel przeszedł teraz do Shocker MMA, nowy management, więc być może się o to zatroszczą. Ale powiedziałeś, że być może z jakimś polskim zawodnikiem. Masz kogoś konkretnego na myśli? Z tego top rankingowego? Nie. Ale no, szczerze, my jesteśmy fighterami, czyli kogo by nie dali, jeśli by miało dojść do takiej walki, to byśmy walczyli zarówno jeden, jak i drugi. Także no, taki mamy zawód po prostu, fighterzy. Okej, okay, bo gdzieś tam na zasadzie wymiany zawodników między Fenem i ACA, gdzieś tam jakieś grafiki się pojawiały, że być może Szymon Bajor, czy to było atrakcyjne zestawienie według ciebie? Słuchajcie, no na pewno podobałoby się kibicom. Szymon Bajor bardzo mocny zawodnik. Także na pewno byłaby fajna walka i emocjonująca. No, ja osobiście, jeśli chodzi o moich zawodników, nie przepadam za zestawieniami polsko-polskimi, ale jeśli jesteśmy na polskim podwórku, no to róbmy to i nie ma żadnego problemu. No właśnie, bo ja w ogóle nie pamiętałem takiej sytuacji, kiedy Daniel Omielańczuk ostatnio walczył z polskim zawodnikiem, więc wszedłem sobie na Sherdoga, żeby cały rekord Daniela od deski do deski przepatrzeć i wiesz, jak nie pominąłem niczego, kiedy ostatni raz walczył z polskim zawodnikiem? KSW? No to był, tak, nawet chyba jeszcze nie, to był chyba rok 2011, od 2013 z tego co pamiętam, tak Daniel był w UFC chyba, jeśli dobrze mówię. W lata. UFC no, była później, no tak, no, a później w ACA, tak. Rozmawiałem właśnie z jego też trenerem Piotrem Jelenieckim tydzień temu, tam rozmawialiśmy o jego historii w UFC, gdzie
ten rekord nie grał na jego korzyść, bo 4 wygrane, 5 porażek, natomiast porażki bardzo bliskie, porażki na punkty. Styku. Dokładnie, na styku, więc to chyba niczego nie przekreśla, jeśli chodzi o osobę Daniela. Jak ty byś podsumował jego karierę w UFC? No, dla mnie to troszeczkę zabrakło czegoś, a szkoda, bo tak jak teraz oglądaliśmy, jak Olejnik bije Werduma w stójce, gdzie Daniel Omilańczyk po prostu go zdominował tak naprawdę w tej walce. Jakby te walki potoczyły się inaczej, Daniel Omilańczyk mógłby być w całkiem w innym miejscu niż teraz. To nie znaczy, że ma źle, bo będzie najprawdopodobniej walczył o tytuł ACA, także to też jest bardzo wysoka pozycja, ale jak każdy mówi o tym UFC, to na pewno byśmy gdzieś tam zaszli. Tym bardziej, że takich fajnych, ciężkich w tym UFC jednak brakuje, zresztą zawsze brakuje ciężkich, którzy fajnie i solidnie się biją. Niestety Daniel zawsze trafia na takich zawodników, którzy się bardzo kleili, nie dali mu rozwinąć tych pięści i nie mógł ich dopuścić do głosu, swoich pięści i nóg, także, bo tam by na pewno ich troszkę zdemolował. No ale zobacz, Daniel Omielańczuk pasuje do tej organizacji ACA, on pasuje do takich, wiesz, twardych rosyjskich zawodników, takich, wiesz, bym nawet powiedział stereotypowych gości, to pasuje tam po prostu mi ten Daniel. On tam się odnalazł idealnie, tam fajnie się biją, bo oni chcą się z nim bić, także on idzie na mocną wymianę i to się podoba kibicom i dlatego miejmy nadzieję, że dojdzie do tej walki o tytuł, o ten pas i ten pas też zawiśnie na biodrach Daniela. Zapytam cię jeszcze pod koniec o podobiecznego, którego mam wrażenie, że nie spodziewasz się, że cię zapytam, bo to jednak historia sprzed lat. Miałem pod koniec tego roku okazję poznać chyba największego świra w sportach walki, Rafała Jackiewicza. Jak wspominasz współpracę z Rafałem Jackiewiczem? Nie, no super, my z Rafałem się bardzo rozumiemy, bo jeszcze razem byliśmy w kadrze w kickboxingu, także od tamtych czasów się poznaliśmy się jeszcze, to było, nawet nie pamiętam ile lat temu, i od tamtej pory się trzymamy, teraz pracujemy w jednym klubie, trenujemy, no i co, przy Rafale byłem przy dwóch walkach, o Mistrzostwo Europy, o Mistrzostwo Świata, także tych walk trochę zrobiliśmy, nawet jeśli ja wychodziłem po operacji, bo miałem osteotomię robioną nogi, to już przy ringu stałem z tymi drutami i tak dalej, też mu pomagałem, ale inaczej, też mu pomagałem w tych walkach, przygotowując go mimo tego, że ledwo chodziłem. Pozytywny wariat, pozytywnie zakręcony, pozdrawiamy Rafała, także mam nadzieję, że po kwarantannie się zobaczymy. No. Mam nadzieję, że już zakończył karierę, bo ja ciągle nie wiem, kiedy on kończy tą karierę, kiedy zaczyna, kiedy na nowo powraca i wiem, że jeszcze jakąś jedną walkę ma stoczyć w boksie, także chyba wiesz, wtedy to już będzie koniec. To ci właśnie powiem. Miał zakończyć chyba w lutym walką z Kevinem Gruchałą, ale ta walka nie doszła do skutku, chyba Kevin miał kontuzję, później sytuacja z kwarantanną i oficjalnie jeszcze nie zakończył tej swojej długoletniej kariery. No ale oficjalnie miało być tak, że miał stoczyć 3 walki na jednej gali, wiem, że do tego doszło. To było. W tym czasie mnie nie było, bo byłem gdzieś za granicą ze swoimi zawodnikami, także nie widziałem tego. No i myślałem, że to był koniec, a nagle się okazuje, że jeszcze ma toczyć walkę w boksie. Życzę mu wygranej, Bo Rafał miał dwa końce, wiesz, swoje. Jeden koniec był jakimś takim końcem. Nie wiem, jak on to tłumaczył. Kij zawsze ma dwa końce. To, co mówisz, Robert, chyba było jakimś takim końcem medialnym dla mediów, taka fajna impreza, a ten z Kevinem Gruchałą miał być takie wyzwanie sportowe, czyli stricte zakończenie po prostu sportowej kariery. Tak to Rafał tłumaczył. Ja myślę, że ktoś tak sobie wymyślił to, że stary zawodnik oddaje pałeczkę młodemu i gdzieś tam zostanie zdominowany przez młodość, ale myślę, że powiem sloganem Mariusza Pudzianowskiego, Rafał tanio skóry nie sprzeda i myślę, że będzie zrobił wszystko, żeby wygrać tą walkę i pokazać się jak najlepszym kibicom i dalej pokazać co najważniejsze dobry boks, bo jakoś tak mało mamy tego boksu na krajowej antenie, także teraz i może dlatego, że kwarantanna. To było zresztą tak reklamowane, najstarszy pięściarz w Polsce kontra najmłodszy pięściarz w Polsce. Dobra, zapytam cię jeszcze pod koniec to, co przed nami. Czy gdzieś tam będziesz śledził walkę Andersa z Jotko na najbliższej gali? I czy to masz jakieś typy? No bo Jotko wiadomo, dobry technicznie, zawodnik, fajny kardio. No i proszę. No na pewno, kurczę, no, uwielbiam jak Polacy walczą i wiesz, i zawsze trzymam ich kciuki i to jest chyba fajne, że będziemy kibicować, bo najfajniejsze jest to, jak Polacy wygrywają i gdzieś tam głoszą dobre imię naszego polskiego krajowego MMA, bo fajnie, że nasi zawodnicy są w UFC i odnoszą tam sukcesy, czy to Asia Jędrzejczyk, czy to właśnie Janek Błachowicz, czy Krzysiek Jotko.
No właśnie, to jeszcze fajnie, że nawiązałeś też do Asi Jędrzejczyk, bo mieliśmy takie super topowe walki jeszcze na początku tego roku, czyli oczywiście Asia Jędrzejczyk, Weili Zhang, Reyes Jones, teraz Gaethje Ferguson. Nie wspominam oczywiście celowo Janka, bo wspominam te walki, które doszły powiedzmy do piątej rundy. Która najlepsza dla oka? O Boże, no widzisz, każda z nich była najlepsza, dlatego że wiesz co, tak, tu były MMA kobiet, tu jest walka Janka, tu jest Ferguson, który był niepokonany. Każdy miał jakiś tam cymesik, który mnie ciągnął do siebie. Myślę, że najbliższa sercu będzie walka Asi Jędrzejczyk, dlatego że Asia walczyła, że to jest Polka i tak naprawdę i to ona walczyła o ten pas, gdzie walka była bardzo na styku i mocno jej kibicowaliśmy, bo gdyby to Asia była mistrzynią, to też byśmy chcieli, żeby ten pas został u Asi wtedy, bo ta walka była bardzo na styku. Mam nadzieję, że dojdzie do rewanżu i to jak najszybciej i Asia odbierze ten pas. No. Ale walka bardzo mocna, zresztą oby panie przypłaciły to mocnym uszczerbkiem na zdrowiu, także z jednej strony fajnie, że pokazały dobre show, a z drugiej strony aż żal było patrzeć. Tak, prawda. No i powiedziałeś, że tych ciężkich w UFC też obserwujemy, no to walka wieczoru, Harris, Overeem, masz tutaj jakieś typy? Dwóch bardzo doświadczonych fighterów w wadze ciężkiej. Overeem już nie ma tej szczęki, także zobaczymy, jak to się potoczy i też jakoś nie pamiętam, kiedy on tam ostatnio walczył, także... Chyba z Rozenstrajkiem to był ostatni, tak mi się wydaje właśnie. No właśnie, jakoś tak wiesz co, nie śledzę tego, nie pamiętam, okay. Już jest tyle tego, tych gal, tego, także ci nie powiem, no ale wiadomo, że Overeem zawsze to jest legenda, która zawsze przyciągnie, zawsze Stójkowicz, zawsze K1, ja tam najbardziej pamiętam jego knockout, który zaliczył od Naganu i to mi najbardziej utkwiło w głowie i wiem, że ta szczęka już jest tak napoczęta i gdzieś tam zawsze coś, ostatnio chyba walkę Overeem przegrał, jak chyba tak mocno rozcięte usta, z tego co pamiętam, to chyba była przerwana walka troszeczkę chyba za wcześnie, tak? Tak, no i była ta walka właśnie z Rozenstrajkiem, gdzie generalnie przez 5 rund prowadził, a w ostatnich, nie wiem, no w ostatnich sekundach chyba nawet, niestety Rozenstrajk go znokautował. Dobra, fajnie Robert, pogadaliśmy sobie trochę o aktualnej sytuacji, liczymy, że te gale już niedługo wrócą, pracy będziesz miał dużo i to takiej fizycznej, nie żadnej online, nie żadnej na papierze, to co, czego ja ci mam życzyć? Oprócz tego, co oczywiście, poczekaj, pasa dla Janka ci życzę, tak, pasa dla Daniela dla ci Daniela. Życzę, dla Daniela, dobra, i czego jeszcze ci mogę życzyć z takich mniej oczywistych spraw? Słuchaj, dużo czasu, żebym znalazł ten czas wolny dla siebie i żebym mógł przyjechać do Szarka na zrobienie kolejnego seminarium, z czego bardzo się cieszył, bo bardzo mi się podobało u was i z przyjemnością was jeszcze raz odwiedzę, tym bardziej, że lubię Łódź i lubię tam przebywać i lubię być w waszym klubie, także z przyjemnością czekam na kolejne zaproszenie, a to tak poza tym ze sportowego, to żeby moi zawodnicy zawsze wychodzili starczą, wracali starczą. Okej. Okay. Zaproszenie tutaj do nas miałeś dzisiaj w takiej wyjątkowej formie, w formie online, ale oczywiście jak sytuacja tylko się ustabilizuje, no to coś tam podziałamy na pewno i spotkamy się już face to face, a nie jak dzisiaj młodzi, tak? Jakbyś to powiedział, przez internet. Staram się, uczę się, chociaż pisałem do ciebie, że nie daję sobie rady, ale tu mi żona pomogła, tu mi pomogłaś, także daliśmy radę. Najważniejsze, uczę się całe życie, jak każdy dobry trener, cały czas muszę się uczyć, żeby zaskakiwać młodych. Dobra, ale kto pierwszy po walce na walce z Andersonem wyleciał z telefonem komórkowym do oktagonu? Robert Złoty Złotkowski. Relacja. Pierwszy. Oglądałem, nie, to pierwszy wyleciałeś. Słuchaj, też muszę dbać o dobre social media Janka, także dobrze żyję z jego menadżerem, więc jak tylko walka idzie po naszej myśli, ten telefon mam gdzieś w kieszeni, żeby zrobić pierwsze zdjęcie z oktagonu, jak się uda od razu przesłać je dalej, żeby można było umieścić w social mediach i żeby cała Polska mogła się cieszyć z sukcesu naszego teamu i Janka, także po to tylko to wyłącznie robię, nie dla własnej przyjemności. Nie, oczywiście. Uwierzcie mi, tak się cieszę, że ciężko jest zapanować nas wszystkim. Tu zdają się Jankiem, tu wszystko, a jeszcze robić zdjęcia. Ale tak jak mówię, no to chyba wymogi współczesnych social mediów, żeby gdzieś tam na bieżąco informować wszystkich ludzi, którzy może nie oglądają, ale w social mediach czekają na wynik walki Janka czy każdego zawodnika, z którym oczywiście jestem.
Ale wiesz co, to procentuje, bo był taki wielki pik przecież na MMA pierwszym ze względu na Mariusza Pudzianowskiego. Ja nie wiem, czy nie obserwujemy teraz drugiego tak potężnego piku, tylko tym razem naprawdę mamy na myśli najwyższy poziom, bo wstajemy w nocy i oglądamy po prostu walki UFC, jak niegdyś powiedzmy w boksie Gołotę się oglądało, czy Michalczewskiego na tej zasadzie. No właśnie i o to chodzi. To jest właśnie fajne, że jednak gdzieś ci polscy zawodnicy podrywają ten nasze społeczeństwo, żeby wstawali nad ranem i gdzieś tam kibicowali, bo widzisz, tak jak nie ma Polaków w karcie walk, to mimo tego, że są mocne nazwiska, to nie chce się wstawać i nie chce się oglądać. Wiem to na własnym przykładzie, bo później wolę obudzić się i przeczytać czy obejrzeć skróty walk. A jakby ktoś walczył z naszych, to wiadomo, inaczej się ogląda na żywo, inaczej się to przeżywa, inaczej są emocje. To miejmy nadzieję, że już niedługo zobaczymy rzeczywiście Janka na tym najwyższym poziomie, czyli na poziomie UFC. Nie zajmuję już czasu, dzięki ci serdeczne, Robert, że mogliśmy znowu porozmawiać, co prawda w takiej dzisiejszej formie, ale na pewno nie mniej atrakcyjna rozmowa. Dzięki bardzo ci serdecznie. Bardzo mi się podobało, tylko kawki nie miałem jak zwykle, ale było cudownie, także jeśli coś mogę wam pomóc jeszcze, to zapraszam, przyjadę, opowiem i jestem do waszej dyspozycji. Ekstra, jesteśmy umówieni. Dzięki, Robert, i powodzonka. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Hej.